Dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam najstarszą krakowską legendę, czyli legendę o smoku wawelskim. Dawno, dawno temu, na wzgórzu zwanym Wawelem, nad rzeką zwaną Wisłą, mieszkał król Krak. Jego życie było szczęśliwe. Miał piękny zamek, był władcą sprawiedliwym i poddani go kochali. Miał też piękną i mądrą córkę Wandę. Jedynym problemem w jego życiu było to, że w jaskini, która znajdowała się pod jego zamkiem, zamieszkał smok. Smok ten od razu zażyczył sobie, że raz w tygodniu poddani Kraka mają ofiarować mu do zjedzenia 3 owce. Smok zagroził, że jeżeli nie będą tego robić, będzie co tydzień zjadał 3 poddanych Kraka. Tak więc co tydzień pod jamę smoka dostarczano 3 owce. Po pewnym czasie ludzie zorientowali się, że owiec w okolicy robi się coraz mniej. Dlatego Krak postanowił ten problem rozwiązać raz na zawsze. Ogłosił, że jeżeli jakiś rycerz zdoła pokonać smoka, w nagrodę będzie mógł ożenić się z Wandą i otrzyma w przyszłości królestwo Kraka. Rycerze z całej Europy przyjeżdżali na Wawel, żeby zmierzyć się ze smokiem. Jednak każdy z nich kończył w szponach smoka. Po jakimś czasie Krak ogłosił, że każdy mógł spróbować. Nie tylko rycerz, nie tylko osoba szlachetnie urodzona, ale każdy mógł podjąć tę próbę. I wtedy na Wawelu pojawił się Skuba. Skuba był szewcem. Kiedy dworzanie Kraka dowiedzieli się, że szewc chce spróbować zmierzyć się ze smokiem, oczywiście wszyscy zaczęli z niego żartować. Nie wierzyli w to, że skoro tylu wspaniałych wojowników zginęło z rąk smoka, teraz nagle szewczyk miałby sobie z nim poradzić. Ale Skuba miał na to pomysł. Wziął skórę owcy, wypchał ją siarką, która bardzo łatwo się pali, poszywał tak, że wyglądała jak prawdziwa owca i zostawił przy wejściu do jamy smoka. Smok wyszedł na zewnątrz, zobaczył owcę i pożarł ją, tak jak każdą inną owcę w swoim smoczym życiu. Po jakimś czasie bestia zaczęła czuć, że w jej brzuchu zaczyna płonąć wielki ogień. Wtedy smok wybiegł ze swojej jaskini. Na szczęście rzeka Wisła płynęła zaraz obok, tak jak płynie do dziś. Smok zbiegł do Wisły i zaczął pić wodę, żeby ugasić ogień w swoim brzuchu. I pił, 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 aż wybuchł. I w ten sposób biedny, ale bardzo mądry szewczyk Skuba zabił smoka i został następnym królem Krakowa. Ta historia to oczywiście legenda. Ale mamy też w Krakowie dowody na to, że smok wawelski naprawdę istniał. Po pierwsze, kości przy wejściu do katedry. Przy wejściu do katedry wawelskiej po lewej stronie możecie zobaczyć zawieszone na łańcuchach kości. Ogromne kości. Trudno sobie wyobrazić, do jakiego zwierzęcia mogłyby należeć. Zostały znalezione w piaskach na brzegu Wisły i krakowianie bardzo szybko okrzyknęli je kośćmi smoka. Miały być dowodem na to, że historia o smoku wawelskim jest prawdziwa. Zawieszono je przy wejściu do katedry wawelskiej i do dziś w Krakowie wierzymy, że dopóki te kości będą wisieć przy wejściu do katedry, wszystko w Krakowie będzie dobrze. Drugim dowodem na to, że smok wawelski był prawdziwy, jest oczywiście jama smoka. To prawdziwa jaskinia, którą w dodatku można odwiedzić. Wejście do niej znajduje się na tarasie widokowym na Wawelu. Wchodzi się przez taką małą wieżyczkę, która wybudowana została przez Austriaków i używana była jako studnia. Wodę czerpano właśnie z jamy smoka. Schodzimy schodami w dół i przechodzimy przez jaskinię. Cała jaskinia ma ponad 270 metrów, ale do zwiedzania udostępnione jest tylko 81. Atrakcja ta otwierana jest tylko w lecie. Kolejnym dowodem na to, że smok wawelski naprawdę istniał, są wykopaliska. W miejscowości Lisowice, która znajduje się na Śląsku, w 2005 roku na terenie cegielni znaleziono szczątki. Kiedy zobaczyli je fachowcy, ogłosili, że są to kości dinozaura, który żył w okresie Triasu. Znaleziono tyle kości, że udało się odtworzyć to, jak ten dinozaur wyglądał. Miał on około 5-6 metrów i był drapieżnikiem, więc pewnie niewiele różnił się od tego smoka, którego możecie zobaczyć przy wejściu do jamy. Specjaliści, którzy go opisywali po raz pierwszy, nazwali go smokiem wawelskim i to jest jego oficjalna naukowa nazwa. Obok wejścia do jamy znajduje się pomnik smoka wawelskiego. Stworzony w 1972 roku przez krakowskiego artystę Bronisława Chromego, jest ukochanym miejscem dzieci odwiedzających Kraków.
Można się na niego wspinać. Myślę, że wiele z nas ma takie zdjęcie. Ale też raz na jakiś czas ta figura, ten pomnik zieje ogniem. Niestety nie udało nam się tego nagrać dla Was, dlatego że w czasie pandemii smog też ma postojowe. Co nam jeszcze zostało w Krakowie po tej historii? Oczywiście kopiec Kraka. Krak, czyli władca z historii o smoku wawelskim, musiał być królem wspaniałym. Po pierwsze, jego poddani pokochali go na tyle, że nazwali na jego cześć swoje miasto. Nazwa Kraków wzięła się właśnie od imienia Kraka. Kiedy Krak umarł, jego poddani, którzy przyjeżdżali z całej okolicy, przywozili ze sobą ziemię ze swoich pól. Było ich tak wielu i tej ziemi było tak wiele, że powstał z niej kopiec. Kopiec Kraka, który uważany jest za grób pierwszego legendarnego władcy naszego miasta. To jest oczywiście też świetne miejsce na spacer i wspaniałe miejsce widokowe. Najstarsza budowla w Krakowie, najstarsza rzecz w Krakowie zbudowana przez ludzi. Smok wawelski jest też wielką inspiracją. Myślę, że wielu z Was pamięta Baltazara Gąbkę i jego przyjaźń ze smokiem wawelskim. Smok stał się też bohaterem murali w Krakowie. Był też w Krakowie kiedyś Bar Smok, bardzo ważne miejsce, być może nie dla dzieci, ale bardzo ważne miejsce. Więc legenda o smoku wawelskim żyje. A jeżeli nie możecie teraz przyjechać do Krakowa i odwiedzić smoka wawelskiego, pokażę Wam, jak możecie zrobić swojego smoka ziejącego ogniem w domu. Thank you.